Czy kłótnie w Twoim związku często kończą się frustracją? Masz poczucie, że zamiast zbliżać, oddalacie się od siebie? W tym nagraniu pokażę Ci, jak kłócić się w sposób, który nie tylko pomoże rozwiązać trudności, ale także wzmocni Waszą relację. Nazywam się Ewelina Przystowska i jako psychoterapeutka pomagam parom w budowaniu pełnych miłości i zrozumienia relacji. Zapraszam Cię do głębokich rozważań i odkryć na temat związków. Dołącz do mnie i dowiedz się, jak stworzyć szczęśliwą i trwałą relację. Czy wiesz, że kłótnie same w sobie nie są problemem? Czasem marzymy o relacji, w której nie ma konfliktów, ale badania pokazują, że pary, które się nie kłócą, wcale nie są bardziej szczęśliwe. Tym, co buduje zaufanie, jest sposób, w jaki rozmawiamy o trudnych sprawach. Umiejętność prowadzenia otwartych, pełnych szacunku rozmów pozwala na rozwiązanie problemów i pogłębia więź. W końcu nic tak nie wzmacnia związku, jak wspólne, pokonane trudności i nieporozumienia. Aby tak było w Twoim przypadku, wpierw opowiedz sobie szczerze, czy bardziej zależy Ci na udowodnieniu swojej racji, czy na budowaniu zdrowej relacji. Pamiętaj, że możesz chwilowo wygrać z partnerem lub partnerką, ale na dłuższą metę takie zwycięstwa osłabiają zaufanie i bliskość, a te są fundamentami dojrzałego i szczęśliwego związku. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że z moim mężem doszliśmy do momentu, w którym każda kłótnia nas tak bardzo raniła i oddalała od siebie, że zaczęłam poważnie rozważać separację. Niestety, wiele nieuczciwych zagrywek, o których za chwilę ci powiem, miało miejsce w naszych konfliktach. Kiedy mój mąż je stosował, ja odpowiadałam agresją, co tylko pogłębiało nasz impas. To doświadczenie właśnie zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak udało mi i moim mężowi wyjść z tego błędnego koła, to zostań ze mną do końca. Powiem o tym na koniec nagrania. Przejdźmy teraz do opisu destrukcyjnych zachowań podczas kłótni, które warto, abyś rozpoznała i unikała, czy unikała za wszelką cenę, jeśli naprawdę zależy Ci na trwałej i szczęśliwej relacji. Ja nazywam osobiście taktyki ciosami poniżej pasa, ponieważ uniemożliwiają one uczciwą kłótnię, także taką konstruktywną rozmowę. Pierwsza to wyciąganie starych spraw. Strategia polega na przypominaniu partnerowi o jego przyszłych błędach, sytuacjach czy problemach, które zostały już rozwiązane lub nie mają związku z aktualnym tematem. Tego rodzaju podejście jest niebezpieczne w kłótniach, ponieważ odwraca naszą uwagę od istoty bieżącego problemu i prowadzi do eskalacji napięcia. Dodatkowo, koncentrując się na przeszłości, uniemożliwiamy rozwiązanie aktualnych kwestii, co skutkuje nieefektywną komunikacją. Na przykład, podczas dyskusji o finansach partnerka mówi: pamiętasz, jak 3 lata temu wydałeś całą pensję na nowy telewizor zamiast na rachunki? Zawsze myślisz tylko o sobie. Mimo, że temat dotyczy zupełnie innej kwestii. Zamiast wrócić do przyszłości, lepiej skupić się na aktualnej sytuacji i swoich odczuciach. Mówi na przykład: czuję się zmieniona, gdy pojawiają się wydatki, które nie były wcześniej uzgodnione. Chciałabym, żebyśmy razem podejmowali takie decyzje. Taki sposób komunikacji otwiera przestrzeń do wspólnego rozwiązywania problemów i budowania zrozumienia w relacji. I tu właśnie chciałam jeszcze też dodać, że przede wszystkim trzymajmy się tematu. Więc jeżeli rozmawiamy o kwestii np. wychowania dzieci, to nie wnosimy to do przyjaciół, czy jakichś różnych trudności z dalszą rodziną, bo to po prostu zaciemnia obraz i uniemożliwia nam usłyszenie się. I w pewnym momencie już się tak dużo wątków pojawia, że jesteśmy totalnie pogubieni. Więc odradzam, samo to skończyłam, nic z tego dobrego niestety nie wyszło. Kolejną taką niedozwoloną taktyką jest krytykowanie osobowości partnerki. Jest to nic innego jak krytykowanie cech charakteru, wyglądu, słabości danej osoby, zamiast skoncentrowania się na istocie problemu. Niestety, krytyka osoby w przeciwieństwie do oceny zachowania narusza poczucie bezpieczeństwa i może prowadzić do głębokiego zranienia. Zamiast rozwiązywać konflikt, pogłębia uczucia zranienia, frustracji i złości, co skutkuje brakiem zrozumienia, także wzajemnym oddaleniem się od siebie. To w trakcie sporu na przykład możesz powiedzieć: ty zawsze jesteś tak egoistyczna, nigdy nie myślisz o innych. I tak naprawdę to odwraca uwagę od rzeczywistego tematu kłótni. Lepiej, zamiast krytykować partnerkę, skupić się na swoich uczuciach związanych z daną sytuacją. Możesz powiedzieć: czuję się zraniony, gdy nie poświęcasz mi uwagi, kiedy rozmawiamy o różnych sprawach.
Chciałabym, żebyśmy oboje byli bardziej obecni w takich momentach. Czy mogę Ci w tym jakoś pomóc? I to ostatnie zdanie to jest prawdziwy change gamer. Ponieważ pokazuje dobrą wolę i otwieram przestrzeń na wspólne rozwiązanie problemu. Partnerka czuje się zaproszona do rozmowy, co sprzyja bliskości i otwartości. Kolejną taktyką niedozwoloną jest sarkazm i ironia. To forma komunikacji, która maskuje złość i frustrację pod pozornie żartobliwymi komentarzami, które mają na celu zranienie, dotknięcie drugiej osoby. Niestety, sarkazm podkopuje szacunek pomiędzy partnerami, tworząc atmosferę niepewności, gdzie trudno w pewnym momencie już odróżnić dobre intencje od złośliwości. Taki sposób komunikacji może prowadzić do zaostrzenia konfliktu, ponieważ druga osoba czuje się i tak podskórnie atakowana. Długotrwałe stosowanie sarkazmu może zniszczyć naprawdę intymność w związku i sprawić, że jedna osoba będzie czuć się zniechęcona, nie będzie czuć się bezpieczna, aby otwarcie rozmawiać. Takim przykładem może być taka sytuacja, kiedy na przykład partner wspomina o ważnym wydarzeniu i partnerka mówi: oczywiście, nic się nie stało, przecież to było do przewidzenia, że znowu zapomnisz o naszej rocznicy. A co do nic ważnego. Zamiast sięgać po sarkazm i powiedzieć: czuję się naprawdę smutna, że zapomniałam o waszej rocznicy. To dla mnie ważne, żebyśmy mogli celebrować wspólne chwile, wspólne rocznice. Czy możemy to jakoś nadrobić? I taka alternatywa pozwala na wyrażenie prawdziwych uczuć i otwartości na rozmowę. I w tej sytuacji partnerka nie tylko dzieli się swoim zranieniem, ale także zaprasza partnera do wspólnego rozwiązania sytuacji, co może wzmocnić ich więź i wzajemne zrozumienie. Kolejną taką no niebezpieczną bardzo taktyką jest nic innego jak szantaż emocjonalny, który polega na wywieraniu wpływu na partnerkę poprzez groźby zakończenia związku, odejścia i wyolbrzymianie konsekwencji jej zachowań. Tego rodzaju zachowanie ma na celu wymuszenie pożądanej reakcji drugiej strony, często poprzez zastraszanie lub wzbudzanie poczucia winy. Szantaż emocjonalny jest niebezpieczny, ponieważ prowadzi do atmosfery strachu i niepewności. Zamiast sprzyjać otwartości i szczerości, tworzy napięcie i wrażenie, że miłość opiera się na warunkach. Partnerzy mogą też zacząć manipulować swoimi uczuciami, co prowadzi do wzajemnego osłabienia zaufania i poczucia bezpieczeństwa w związku. Przykładem szantażu emocjonalnego jest stwierdzenie: jeśli nadal nie będziesz poświęcała mi wystarczająco dużo czasu, to muszę poważnie pomyśleć o tym, czy w ogóle chcę być w tym związku. Mogę ciągle czuć się ignorowany. Zamiast grozić się zakończeniem związku, lepiej otwarcie wyrazić swoje uczucie. Możesz na przykład powiedzieć: czuję się zaniepokojony, gdy nie spędzamy razem czasu, ponieważ ważne jest dla mnie, abyśmy byli blisko. Chciałbym porozmawiać o tym, jak możemy lepiej zorganizować nasze wspólne chwile, jeśli tobie również na tym zależy. Kolejna niebezpieczna taktyka to karanie ciszą, a więc zachowanie polegające na wycofaniu się i odmowie kontaktu z partnerem w celu karania go. Jest to forma cichej zemsty, w której jedna osoba wycofuje się emocjonalnie, by wywołać poczucie winy u drugiej strony. Cisza nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale pogłębia napięcie, nieufność, niepokój. Partner czuje się odrzucony i niepewny, co prowadzi do narastającego gniewu i frustracji. Zamiast starać się nawzajem zrozumieć swoje uczucia, powstaje mur, który uniemożliwia konstruktywną komunikację. I to jest niebezpieczne, bo jeżeli to się powtarza, to już czas, mur może być już tak gruby, tak wysoki, że bardzo trudno go przez niego przejść, pokonać, przebić. I wówczas prawdziwa intymność jest po prostu niemożliwa. Takim przykładem może być taka sytuacja, gdzie po kłótni odnośnie spędzania weekendu partnerka przestaje nagle odpowiadać na wiadomości i unika rozmów, co sprawia, że partner czuje się ignorowany i zlekceważony. Zamiast stosować ciszę jako karę, otwarcie wyrazić swoje uczucia. Można na przykład powiedzieć: czuję się zraniona i potrzebuję chwili, aby wypłynąć po naszej kłótni. Gdy będę gotowa, chciałabym porozmawiać o tym, co się stało. Taka konstruktywna komunikacja pozwala na zachowanie przestrzeni, na przemyślenie sytuacji, a jednocześnie otwiera drogę do przyszłego dialogu i zrozumienia. Kolejną taktyką, niefajną, jest wypiekanie tematu.
Polega to na zmianie tematu pieczy schłodniej, aby zwrócić uwagę odpowiedzialności za problem i uniknąć trudnej rozmowy. Niestety takie działanie utrudnia rozwiązanie problemu i wprowadza masę zamieszania i chaosu. I to uniemożliwia konstruktywną dyskusję. Partnerzy zaczynają odczuwać frustrację. Sprawy, które powinny być omówione, pozostają nierozwiązane. Oto przykład. Gdy rozmowa dotyczy zaniedbania obowiązków, partner nagle zmienia temat na błędy drugiej osoby w innym aspekcie życia, np. w relacjach z przyjaciółmi. Alternatywną może być wypowiedź. Przyjaciel, że nie dbałem o moje obowiązki. Prawda jest taka, że nie lubię niektórych zadań, które muszę wykonywać. Może moglibyśmy na nowo ustalić podział obowiązku, by to było bardziej sprawiedliwe dla nas obojga. Co o tym myślisz? Taka wypowiedź nie tylko pokazuje wzięcie odpowiedzialności, ale także otwiera drzwi do rozmowy o rozwiązaniach. Kolejną bardzo, bardzo niebezpieczną, tylko myślę, że jedną z bardzo najniebezpieczniejszych w relacji bliskiej jest nic innego jak gaslighting. Jest to forma manipulacji, która sprawia, że druga osoba zaczyna kwestionować swoje odczucia i postrzeganie rzeczywistości. W mojej praktyce spotkałam się z przypadkami, w których jedna osoba podważała zdrowie psychiczne partnera czy partnerki, co jest już naprawdę niezwykle niebezpieczne. Gaslighting podważa naszych bliskich zaufanie do własnych uczuć i spostrzeżeń, wywołując niepewność, zagubienie. Osoba może nawet zacząć wątpić w swoją pamięć, percepcję, co może prowadzić do bardzo poważnych problemów emocjonalnych, w tym depresji. Oto przykład takiego zachowania. Partnerka mówi, zabolało mnie, kiedy powiedziałeś, że nie zależy ci na moich uczuciach. No co partner odpowiada? Nie wiem, o czym mówisz. Nic takiego nie powiedziałem. Musiałaś coś źle zrozumieć. Choć pamięta, że mówił o tym. O wiele bardziej uczciwym byłoby powiedzenie. Rozumiem, że możemy mieć różne wspomnienia tej sytuacji, ale chciałbym, byśmy oboje podzielili się tym, co pamiętamy. To może pomóc nam lepiej zrozumieć siebie nawzajem. Kolejną taktyką są generalizacje. To nic innego jak używanie zwrotów takich jak ty zawsze albo ty nigdy, co przesadnie uogólnia i zniekształca rzeczywistość. Generalizacje sprawiają, że partner czuje się niesprawiedliwie oceniony, co także potęguje frustrację i poczucie niesprawiedliwości, prawdy. Takie stwierdzenia mogą prowadzić do chęci obrony, defensywności i także zaostrzenia konfliktu. Przykładem jest, ty nigdy mnie nie słuchasz. Mimo, że w wielu sytuacjach partner słowem reagował. Zamiast uogólniać można powiedzieć, czuję, że w ostatnich rozmowach moje potrzeby nie były w pełni zrozumiane. Czy moglibyśmy porozmawiać o tym, co czuję, dlaczego tak tego doświadczam? Kolejna niebezpieczna strategia to publiczne upokarzanie. A więc to sytuacja, w której jeden z partnerów krytykuje lub atakuje drugiego w obecności innych osób, co ma na celu zawstydzenie i upokorzenie, zmotywowanie do zmiany zachowania. Publiczne upokarzanie bardzo niszczy poczucie intymności, zaufania w związku, ponieważ wprowadza innych ludzi do osobistej sfery konfliktu. Takie działania mogą prowadzić do długotrwałych ran emocjonalnych i obniżonego poczucia własnej wartości. Takim przykładem jest sytuacja, kiedy podczas spotkania ze znajomymi partnerka mówi przy wszystkich, jak zwykle jesteś spóźniony, bo na ciebie norma, prawda? Zamiast krytykować publicznie, warto powiedzieć, ta sprawa mi nie daje spokoju, kiedy możemy o tym spokojnie porozmawiać. Taką ostatnią taktyką, o której chciałam Cię mówić, są oskarżenia bez dowodów. Polega to na zarzucaniu partnerowi niewierności, złych intencji lub działań, które nie mają żadnych podstaw rzeczywistości. Takie oskarżenia niszczą zaufanie, co prowadzi do poczucia niesprawiedliwości i dystansu w relacji. Osoba, która jest oskarżana, może czuć się zraniona i niepewna w związku, co może prowadzić do dalszych konfliktów i oddalenia. Takim przykładem jest komunikat. Na pewno masz romans z kimś z pracy, skoro wracasz tak późno. Mimo, że nie ma żadnych dowodów na niewierność. O wiele lepiej jest zamiast oskarżać, powiedzieć, czuję się zaniepokojona, gdy wracasz późno. W ostatnim czasie. Chciałabym wiedzieć, co się dzieje. Ciekawa jestem, czy rozpoznajesz u siebie lub u swojego partnera czy partnerki tego typu zachowania. Daj proszę mi znać w komentarzu, będę bardzo wdzięczna, mogąc przeczytać o tym. Pamiętaj, że każda z tych strategii pogłębia konflikt i niszczy zaufanie, tworząc niezdrową dynamikę w związku. Co w przypadku, jeśli to ty stosujesz te praktyki?
Przede wszystkim gratuluję Ci odwagi przyznania się samemu przed sobą, ponieważ to wcale nie jest proste stanąć w obręczy ze sobą. Pamiętaj jednak, że masz wpływ na swoje zachowanie. Bardzo pomocne jest odkrycie, jaką funkcję pełni dawne zachowanie u Ciebie. Zastanów się, co próbujesz osiągnąć przez tę taktykę. Czego się obawiasz, jeśli przestaniesz to robić, jeżeli będziesz bardziej autentyczny, autentyczna, otwarty, szczera? Na co masz w głębi serca nadzieję, kiedy tak się zachowujesz? Czy naprawdę zbliżasz się do tego, co jest dla ciebie ważne? I jaką cenę płacisz w relacji za zachowanie? Kiedy zaczniesz odpowiadać na te pytania, będziesz mieć większą świadomość siebie, co z kolei pomoże ci w inny sposób reagować. W oparciu o twoje wartości, a nie rany z przeszłości. Ale co w przypadku, kiedy to twój partner lub partnerka stosuje te taktyki? W takiej sytuacji wzywam sobie również kilka pytań. Zastanów się proszę, jak zachowania wpływają na waszą relację i na twoje samopoczucie. Czy czujesz się zraniona lub zniechęcony? Bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować swoich uczuć. Zamiast oskarżać partnera o jego zachowanie, spróbuj podejść do tematu z otwartością. Na przykład zapytać, czy zauważyłeś, zauważyłaś, że w trudnych chwilach często zmieniasz temat rozmowy? Zastanawiam się, co może być powodem takiego zachowania. Kiedy to jest w taki sposób wyrażony bez pretensji, bez ataku, tego typu dialog może otworzyć drzwi do szczerej rozmowy, problemów waszej relacji. Pamiętaj, że każdy z nas ma swoje lęki, obawy, swoje rany z przeszłości, które mogą wpływać na sposób, w jaki reagujemy w trudnych sytuacjach, kiedy doświadczamy stresu. Być może twój partner, partnerka unika konfrontacji z obawą przed konfliktem lub utratą bliskości z tobą. Ważne jest, aby stworzyć atmosferę zaufania, w której obie strony mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i potrzeby. To klucz do budowania zdrowszej i bardziej otwartej komunikacji w związku. W przypadku, gdy partner lub partnerka reaguje pomimo twoich prób, kiedy naprawdę masz dobre intencje, w otwarty sposób zapraszasz, i pomimo to spotykasz się z taką ścianą, z defensywnością, z atakiem, to w takiej sytuacji warto stanowczo wyznaczyć granice, nazywając właściwe zachowania po imieniu i mówiąc, że nie masz na nie zgody. W dalszym etapie możesz też powiedzieć, jak to na ciebie wpływa. Jakie to konsekwencje przynosi waszej relacji, że się właśnie oddalasz, że się boisz rozmawiać, żeby po prostu partner lub partnerka był świadomy tych konsekwencji, bo ludzie często naprawdę nie są tego świadomi i nie wiedzą, sobie nie do końca zdają sprawy z tego, w jaki sposób po prostu niszczą relacje. Czy ciekawi cię dalszy ciąg mojej historii? Szczerze mówiąc, myślałam, że nic już się nie zmieni w moim małżeństwie, skoro ten sam kłótni towarzyszył nam naprawdę od wielu lat. Czułam się w pewnym momencie zrezygnowana. Po jednej z kolejnych kłótni poczułam się tak już źle, tak zdemotywowana, zniechęcona i beznadziejnie, że zaproponowałam mojemu mężowi separację, którą on niechętnie się zgodził. Powiedziałam, że nie ma sensu dalej się ranić, skoro nie potrafimy inaczej. Przez następne dni opłakiwałam sobie naszą porażkę i próbowałam zaakceptować swoją taką bezsilność w tej kwestii, że po prostu tutaj nic nie możemy zrobić, że to jest jakoś te schematy, są po prostu silniejsze od nas. Napisałam także do mojego męża długi e-mail, w którym opisałam naszą dynamikę, jak ja to widzę z tu ptaka oraz jego zachowania, z którym sobie po prostu nie radziłam. O dziwo mój mąż, widząc moje łzy, ale także ten ton tego maila był taki, no nie był atakujący, był po prostu taki bardziej w takim duchu, taki właśnie już bezsilności napisany. Złagodniał i przyznał się do pewnych nieuczciwych zachowań, które wykazywał. Powiedział, że nie chce mnie już dalej ranić. Myślę, że to ten mój ból, który zobaczył w końcu, bardzo go poruszył. Daliśmy sobie jeszcze jedną szansę. Od tej pory było wiele sytuacji, gdzie normalnie weszliśmy na stare szlaki destrukcyjnych kłótni, ale tego nie zrobiliśmy. Albo bardzo szybko się zorientowaliśmy i nie poszliśmy już do tej stare tory i się opamiętaliśmy po prostu w odpowiednim momencie. Dlatego też nagrałam to nagranie, ponieważ ja wierzę, że tobie również musisz się dowiedzieć. Ja wierzę, że naprawdę nam wszystkim w głębi serca zależy na takich zdrowych, dojrzałych relacjach, tylko czasem po prostu te stare wzorce biorą w górę.
I pamiętaj, że każda zmiana zaczyna się od nas samych, ponieważ to na nas samych mamy największy wpływ. I jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące kolejnych nagrań, to śmiało pisz. Jeżeli masz jakiś temat, który cię interesuje, który cię nie daje spokoju, ja bardzo chętnie się odniosę i być może właśnie to będzie inspiracja do kolejnych nagrań. Ponieważ chciałabym te nagrania, aby one wam służyły, odpowiadały na wasze problemy, a nie na to, co mi się wydaje. Także dziękuję Ci za Twoją uwagę i do zobaczenia wkrótce.